Mamy, witajcie, z tej strony Mister Adam 15. Witam serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale i oczywiście po sąsiedzku, jak zawsze, i jest ze mną Boleś. O, dzień dobry, witam serdecznie. No, najpiękniejszy dzień dzisiaj nastał, bo mamy 2 grudnia, można tak powiedzieć. Witam tutaj pana kierowcę. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, bardzo ładny pana chłopak. Mamy Volvo, mamy pana kierowcę, bo mamy też oczywiście zimę, czyli sprzedaż. Odcinek piękny, cudowny, sprzedażowy, jak zawsze uwielbiam go. Tutaj pan kolega mi... Wręcz bym powiedział, pomaga, bo tak jak gadałem, musiałem się z kimś dogadać na to, żeby wywieźć te ziemniaki raz, a porządnie, więc tutaj pięknym zestawem Volvo przyjechał do mnie pan razem z... rodziną. Specjalnym, nie, sam, ale razem ze specjalnym tutaj sprzętem, ale najpierw wam pokażę, jak już jestem z tyłu, nowe burty do przyczepy. Wiadomo, jak to zima, zimą człowiek się nudzi, więc musi troszeczkę pieniążków wydać i coś tam pogrzebać przy swoim sprzęcie. W polu roboty nie było, więc postanowiłem sobie zrobić nakładki i to takie dość porządne, można tak powiedzieć, bo jest i trochę metali, jest trochę drewna, ale jak na razie drewniane, jak będę potrzebował i myślę, że jak będę miał większe przyczepy, czy też większy ciągnik, to wtedy zmienię sobie na burty normalnie, wszystko metalowe, żeby ładnie wyglądało. Jak na razie trochę drewna miałem, te deski, to mówię, przydadzą się właśnie na te nadstawki. Więc tak czy siak, już mam pięknie przyczepę gotową, już nasypana pełna owsa, znaczy pełna, tyle ile miałem owsa, tyle wsypałem, a my lecimy dalej, bo tych ziemniaków trzeba po prostu nawrzucać. Jako iż nie miałem czym to wrzucić na takiego byka, od razu zamówiłem sobie u chłopaków razem z wrzucaniem, wręcz bym powiedział, czyli razem z, nie dość, że tylko transport, ale też od razu ciągnik, z którym, żeby sobie to jakoś załadować, i od razu sobie, mówię, takie coś wykorzystamy. Ja sobie mogę poładować, bo nawet to całkiem spoko mi wychodziło. Teraz tylko, żebym ja się tutaj na spokojnie mieścił, bo tu mam dość mało miejsca, więc ja muszę sobie to na spokojnie ogarnąć. Już została końcóweczka, jak sami widzicie. Uda mi się? Kurde. Kury uważać, bo ja was rozjadę, co nie? To jest nie moja fura, ja też muszę uważać na nią. Masz, no, tutaj się... uważaj, bo to ten szefuncio ostatnio kupił ten ciągnik, to tu trzeba wszystko pięknie, ładnie. Będzie mi tu tam gadał o szefuncie. No, ja zdjęcia będę robił jak. Dobrze, nie ma problemu. Żeby tu wszystko nakamerowane by... gadał. Do, tak, TeleExpress i Polsat Plus, nie wiem, jakie co tam jeszcze było. Polsat Plus? To, kurwa, okay. Sąsiad, ty takim umiesz jeździć, rzędziłem. Ja umiem wszystkim, sąsiad. Czym ja nie umiem? Dobra. Ja muszę tak z tej strony jednak, bo jak patrzę z środka, to mi się ciężko jakoś właśnie tak. Ale pan jeździ... kurę ziemniakami przykrył. A tam kura moja tam przeżyje, dobra, my lecimy sobie na spokojnie. No ciężko to było załadować, 40 ton, myślę, że już gdzieś koło tego jest na przyczepie, więc ja już mówię, końcówka, bo wiecie, jak to jest z ładowaniem, zawsze to jest żmudna robota, więc mówię, nie będę wam pokazywał całości. Uda mi się tutaj złamać, żebym wjechał, bo ja tak zawsze tą kupę miałem jednak ogarniętą dość dużą, więc ja sobie na spokojnie ładowałem właśnie, cofając tam do tyłu, ale mówię, może teraz tak zrobimy. O, ono dobrze, bo mi się ładnie przesunęła trochę ta kubka. Proszę do tyłu cofać. Coś tutaj, rewers nie działa w tym rzędzie. Tylko chwilę u mnie był, jakby co. Dobrze, że tam nie słyszał. Urwałbym, ale... Panie, uważaj pan. Ale dobrze, dużo oleju ma, bo idzie jak głupi, co nie? No nowa maszyna. No widać. No ale dobrze, z jednej strony o to tutaj chodzi, żeby jak... też chłopaki chcą jako tako zarobić na tym transporcie. To też dają razem z ładowaniem, bo wiecie, no to jest nefas. Nefas to potężna maszyna. No niestety ja sobie nie mogłem z tym poradzić, więc musiałem sobie jakoś od nich to ogarnąć, też ładowanie. Stracę na tym tysiaka, bo na tyle się ugadaliśmy, że wezmę za to tysiaka, za ten cały załadunek. No bo ja sobie też mówię, poładuję, bo
Po co ma pan się męczyć tutaj, jak on jest tak, szczerze mówiąc, od tego, żeby mnie zawieźć na skup, bo na skup też jadę z nimi, żeby wszystko przypilnować, bo wiecie, jak to teraz jest. Nie znam ich jakoś mocno, więc nie ufam też każdemu. A ziemniaki to jest moja żyła złota. Kurwa, co mocno chyba się nadałem. Przepraszam, wszystko tam dobrze? Tak, wszystko jest dobrze. Ja się pan nie przejmuję. Kurwa. Mając takie... I teraz ludziska, zobaczcie. Jak ja miałbym teraz, jak to się mówi, mieć większy ciągnik, dużo większy ciągnik, taki już, mówmy tutaj o nówce, jak ja w takiej stodole się zmieścić nie mogę, a co mówić, co innego, czy ja to, ten kawałek jeszcze uda mi się zebrać, czy też nie. Tak, ślicznie, Jezus, jak czysto jest. Ja nie wiedziałem, że tak długo będę... Do tego dosadzenia, czy nie? Ty, sąsiad. Ale ty to jesteś mądry chłopak. No kurde, tak jak powiedziałeś czysto, to tak trochę się zmartwiłem. Dobra. Dobrze, żeś mi powiedział. 900 zostaje, już nie będę nic wysypywał. 900 zostaje, jak mi... Ja, to jest właśnie to, no właśnie, jak... ile jest sąsiad ten? Ja wtedy, wtedy tonę, gdzieś koło tony, więc myślę, że to starczy. No dobre i to. Uff, jest, dobrze, żeś ty powiedział, co nie? Wiedział, że... Dobrze, żeś ty powiedział, bo ja pierdzielę, ja bym to wszystko zadawał, pojechał i by był taki finał. Więc podziękowania do sąsiada. No wiecie, tak to jest, jak człowiek się zamyśli, cały czas robi to wszystko. To ja zostawię tutaj, potem tam kolega jak przyjedzie z czasem, to sobie odbierze go, co nie? Dobrze, ja tylko posprawdzam, tylko dobrze, już jedziemy. Nie ma problemu. Ich sprzęt niech sprawdzają. Dobra, nie chcę tam sprzęt. Proszę pana, ja tu na górze przedniej szyby widzę takie pyknięcie trochę, ale to mam nadzieję, że to nie pan zrobił. Nie, nie, no to musiał być, nie, ja takie rzeczy nie patrzę, nie, nie, nie. A? No dobrze. Nie, nie, nie. No to będziemy jechać. Wątpię, może, że taki twardy kartofel był, ale to wątpię w tym. Dobra, niech pan se tam wsiada i jedziemy bardzo mocno się przejechać. Ja już sobie tutaj, o, przepraszam bardzo, a pan musi pierwszy się jednak, żebym ja mógł wsiąść tutaj. O, i teraz możemy jechać. No niestety ten początek jest taki troszeczkę poczeka, inny. Bo trzeba odpalić. Tu... co, na mrozie nie daje rady? To, nie wiem, to nie moja maszyna. Panie kochany. O, dobra. O, zatrybił. Myślałem, że kurwa nie pojedziemy. Pan poczeka, ja tylko plandekę zakryję. Dobra, nie ma problemu. Ja pierdzielę, sąsiad, ja bym się teraz naładował tyle, to są prawie 43 tony. Jak ja miałbym teraz, nie wiem, odpuścić. Jezus Maria. Uważaj pan, bo kamień jest, żebyś pan spokojnie, nie zawalił. Spokojnie. Chyba delikatnie przytarł po tym kamieniu, ale dobra, nie ma problemu. Jedziemy na pociągi, no bo gdzie by inaczej. Chociaż to będzie jedyny transport, jeżeli chodzi o pociągi dzisiaj. Jestem w szoku, ale cieszę się, że tak się udało. Oczywiście jadę z panem i z panem też wracam po drodze. Mnie pan tutaj wysadzi. Tak mi się zdaje, chociaż ewentualnie nie będzie musiał. Chociaż nie, bo ja na osadę jadę przecież. Ło mój Boże, zapomniałem, że na osadę, to ja z panem nie wracam nawet. O, proszę rower bardzo. Rower mógłbyś czasem wrzucić. No, tylko że nie ma gdzie wrzucić. Na górę to by mi zwiało go. Może, że plandeka by dobrze trzymała. U sąsiada tutaj sianokosy w grudniu. Na pełnej. Widzę. Jak tak teraz patrzę kątem oka. Więc się dzieje. No i teraz... Kurwa, bo ja powinienem save'a dostać. Ja ten powinienem to skończyć i ci wyrzucić save'a. Tak, tak, tak. Teraz dopiero to zauważyłem. Ale ciulda, no tyle to już... To już wiemy, o co chodzi. Wczoraj czasu, słuchajcie. Trawa została jaka jest, to się nic nie stanie. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Co tutaj za korek, panie kochany? O, kurwa, o nie ja gadaj. Powiem panu, to chyba pan pociąg zamówił, tak? Nie, jeszcze nie. A może jechał pociąg? Może jechał. No, bo ja też nie zamawiałem, bo na PGR-ze cenę. Ale ja nie zamawiałam. Ja pierdziele. Proszę, kurde, jechać. Jechać, bo nie ma czasu. Przepuszcza pan tą Audi. Zatrzyma, tak? Tak, tak, on przepuszcza, dzięki. Proszę tutaj. Jezus Maria, musiał je akurat jechać, więc tak, dogadamy się, że ja ten, w trakcie zamawiania tego pociągu, ja się z panem od razu rozliczę i może pan jechać, bo ja i tak będę musiał wracać gdzie z osady, a nie stąd. Więc na spokojnie, niech pan sobie tutaj, jak pan wjedzie na plac, to niech od razu się pan zatrzyma, ja sobie wysiądę się, co nie? Dobrze. O panie, teraz żeby tutaj ktoś przepuścił, to może ja wysiądę już teraz i może poproszę. Może pan zatrzymać ruch, no. Oj, o, no. Teraz to nie, ja tego zatrzymam. Niech pan chwilę poczeka, tylko bo Volvo niech zjedzie i gitara. Dobra, od razu ja sobie...
Proszę bardzo. To tutaj pan podjedzie, tak? Czy znaczy nie, niech pan już wjeżdża tam na tą kratę, tak, ja tam tylko podejdę, tak, ale tak. Najpierw sobie już tutaj pójdę i ogarnę pociąg. O, pociąg już jest wynajęty, pociąg sobie jedzie. A ja sobie tutaj na kratce sprawdzę, czy wszystko leci tak, być powinno. Na ich silos, żeby oni mogli tu już fajnie, pięknie ogarnąć. Cyk, myk, fu, jeszcze troszeczkę, dobra. Dobra. Gitarowo, bo rozpocznijmy wyładunek, niech to się ślicznie wyładowywuje. Nie wiem jak to działa, dlatego ja osobiście wolę to zrobić. Pan tam przypilnuje, czy wszystko leci. I zaraz po prostu się ogarnie. Nefas kawał dobrej roboty robi tutaj, jeżeli chodzi o ten transport. 40 parę ton na raz, nikt by mi tego nie wziął, tylko chłopaki właśnie, więc pod tym względem naprawdę się cieszę. Mogłem wziąć jakiś kamazu, ale jakbym miał jeździć parę razy, to ja myślę, żebym stracił tyle samo, jak nie więcej, ale roboty by było, o mój Jezu. A tak to naprawdę kawa. Panie, uważaj pan, bo to schodzi na dół już, to nie? Oj, dobrze. Żeby pana tam nie zgniotło. Wiem, że wszystko pan sprawdza. Widzę, że pan taki jest, żeby wszystko sprawdzić, czy wszystko działa. Spokojnie. Czy nic nie urwałem, jak tam ładowałem, no bo jednak trochę ładowania było. Te 40 parę ton, więc pod tym względem no nie ma się co dziwić. Dobra, żeby tutaj nie zatrzymywać pana i ja patrzę, że nie ma jeszcze pociągu, ale to tam na spokojnie. Ja się od razu z panem rozliczam. Tysiaczka panu tutaj szybciutko przelewam tutaj. O, proszę bardzo, nic nie robić, bo mi myszka ucieka. Dziękuję serdecznie. Tysiaczek przesyłamy. Ja serdecznie dziękuję panu i myślę, że do następnego, bo na pewno będę korzystał z usług, więc... Dobrze. Dziękuję, na razie. Dobra, pan już to jedzie, a my teraz czekamy na ten pociąg. Czy ten pociąg przyjedzie? Tam, na razie, Rącia. A więcej nie masz na pociągu jeszcze do sprzedania? Nie. Tylko i wyłącznie na pociągi dzisiaj idą ziemniaki, z czego jestem w szoku, ale pozytywnie jestem tutaj nastawiony. Właśnie dlatego, że w końcu gdzieś indziej, ale chłopaki z PGR-u to bardzo dobrze mnie znają, więc pod tym względem się nie przejmuję. Dobra, jedzie pociąg, git. On na wstecznym przyjmie, dopiero co pociąg przejeżdżał, dlatego tutaj taki korek był, bo pociąg się cofa, więc gitarowo już się szlabany zamykają. Ja zaraz wsiadam. Jak zwykle czas po prostu sprzedaży tego wszystkiego na odcinku jest bardzo długi. Zobaczcie te same ziemniaki. To jest w tym momencie, myślę, że ze sprzedażą będzie czas około 15 minut. Nie ma szans, bym ja to ogarnął, te 40 parę ton, sam swoimi przyczepami w tyle minut, bo myślę, że całe te 40 minut to by wyglądało ładowanie i wywóz. I to też musiałbym pewnie jakąś ładowareczkę czy coś innego pożyczyć od kogoś, by po prostu to szybciej ładowanie szło, bo moim ciągnikiem by to naprawdę szło bardzo, bardzo długo. Ja też się cieszę, że jest u nich taka możliwość. Czy są ziemniaki? Są ziemniaki, proszę bardzo. Zatrzymać się tutaj, niech się sypie. Możliwość właśnie też załadunku wraz z transportem, bo samemu naprawdę nie dałbym sobie rady. Dobra, lecimy. No i liczę na te grube pieniądze. No tak jak mówiłem, ziemniaki u mnie robią grubą robotę. Ja mam fajnie, bo mam wszystko porozliczane. Rozliczyłem się już właśnie też z nimi, więc ja już mam w tym momencie na czysto na koncie. Już chyba nic nie muszę dawać, tak mi się zdaje, bo mam wszystko opłacone. Na spokojnie lecimy. I czy będzie 20 tysięcy, czy będzie 18 tysięcy? To jest teraz grube pytanie, bo jednakże pod tym względem... O, chłopaki tutaj się już zatrzymali, bo ja mocno pędzę. Proszę bardzo. A, kolega tutaj też na osadę jechał. A, taki finał. A to dobrze, niech sobie leci. Proszę, żeby mi to się wyłączyło. Oczywiście, że chcę, żeby mi sprzedało. No, powiem szczerze, sąsiad, że jestem zadowolony, bo dobrze policzyłem, bo miało być 18-20. Za sam ziemniaki jest prawie 19 tysięcy, ale dodatek z oceny środowiskowej ponad 1000 daje mi 20 tysięcy, więc mam 30 parę tysięcy na koncie. Jestem w szoku, że tysiąc teraz? Rąsia tam, trzymaj się, dziękuję. Dobry. Dobra, ja teraz szybko biegnę, bo tutaj czasu nie ma. Jak zawsze mogę... Ja wszystkie zboża w tym sezonie, kurwa, tyle chyba dostanę. O, sąsiad tutaj działa. Sąsiad działa, by potrącił prawie, że. Dobra, ale to jest dopiero, proszę państwa, począteczek tego wszystkiego. A kolega jeszcze tutaj nie przyjechał, ale on, tak jak mówię, z czasem przyjedzie. Krówki. Od tego też zacznijmy, bo kolejne krówki tutaj u mnie działają. Oczywiście, tak jak gadałem wam wcześniej, wszystkie samce, że się tak wyrażę, znikają od razu, idą na sprzedaż, chwila, moment, i też sprzedałem chyba
4 samce. Znów oczywiście pechowo, jak człowiek idzie w samice, to więcej samców daje, więc no, za dużo to nie było, bo jak sami widzicie, poczekajcie, gdzie my tu mamy jeden miesiąc, mamy cielaka, jedną samicę oraz drugie też się wykluły dopiero teraz w grudniu i mamy dwie samice, czyli razem tak szczerze tylko 3 samice mi wpadły na sztuk, żeby was nie skłamać, 7. 3-4 sprzedane, tak, na 7 sztuk. 7 sztuk cielaków, 4 sprzedane byki, 3 samice zostały. No szkoda, bo jednak wolałbym, żeby to było na odwrót. No ale no niestety z tym się nie wygra, to nie jest zależne ode mnie. Bierzemy 40. Kurna, nie umyłem jej znowu, ja pierdzielę. Wygląda to jak nie powiem co. A zim, teraz tą wodę nawet jak odkręcę, to mi zamarzła, więc nawet nie... Ja. Nic się nie udziela na ten temat, no ale to jest, tak to jest, jak zapierdziałaś. O, kolega chyba przyjechał po ten. Witam, dobra, tam już poczekaj. Jo, nie ma problemu, może sobie pan rzucić tego, rowerka i... Ja dzięki jeszcze raz, proszę dla firmy całej. Ale nie mam czasu gadać, bo ja tutaj mocno lecę, sąsiad chyba ślisko było, bo przewrócił. Kurba, o. Pani! Stoi pani, czy pani idzie? Ja pierdzielę. Nie ma czasu. Ja nic nie widzę przez tą szybę. Albo nie jest mega szybko. Jak teraz patrzę, to jest masakra, co nie? Czekaj, to jak... Jak ja bym to sobie tutaj zrobił. Jo, to też widzę. Ja to słyszę bardziej. Ej! Serio? Tak. Łob jedzie. Po obiedzie przyjedzie? Nie, chłop jedzie tym John Deere'em. Tak, co nie? Co go wziąłem? Na łyżce miał rowerek i rowerek, słychać. Okay. Jak to było słychać? Ja tak mówię, kurwa, przecież on z tym, kto to na rowerze jedzie, bo to w ciul było słychać, tak? Sąsiad też słyszał, co nie? A on tym zapierdziela. Jo, pieruna, dobrze, że sobie tą, jest zimno, ale ja sobie wolę odsunąć te drzwi, żebym widział, bo ta szyba, ta strona jakoś tak nie, ale ta strona jest tak brudna, że ja pieruna, co nie? Nic, lecimy na PGR-a, bo na PGR-ze oczywiście i pszenica, i owiec, owca prawie 6 ton, więc kolejne pieniądze. 37 750 na ten moment z samych ziemniaków, 20 tysięcy, więc naprawdę no jestem zadowolony. No tak jak liczyłem na samym początku, tak też wyszło. Czyli tak szczerze mówiąc, no 19, licząc to, że no za ten transport też musiałem oczywiście zapłacić, więc pod tym względem, no ja jestem zadowolony. 19 tysięcy nie zarobiłbym z niczego z takiego małego pola. No ziemniaki są wciul opłacalne, wy też mówicie, że jestem w dobry bamber teraz, bo mega odchodzę na tych ziemniakach. Troszeczkę taki hachment, no bo... No, poszedłem szybko i mega uciekam gdzieś tam sąsiadowi, ale na spokojnie sąsiad też mnie kiedyś tam dogoni. Dobra, my teraz do Mieteczka tutaj na PGR-a lecimy. Mieteczek pewnie będzie chciał mnie ugościć jak zawsze, więc dobry chłopak, ale ja nie mam czasu, bo tutaj jeszcze trochę do niego przyjadę, więc ciekawe, czy on jest tutaj na silosie, czy też nie. Nie widzę nic na razie. Może gdzieś on się tam, jak to mawiają, kręci się, ja sobie, o, to on się taki po prostu z przyzwyczajenia. O, można by było tak. Witam. O, cześć Mieteczku, witam cię serdecznie. Ja tutaj z owcem, potem z pszenicą, tak jak gadałem, co nie? Tak. Dobra, to ja to od razu wysypuję i lecimy, a potem se działaj. To jest tylko jedyna przyczepa mojego owca, więc potem już dwie chyba przyczepy pszeniki przyjadą, więc pod tym względem będzie grubo, więc zaraz będę z powrotem. Cyk, mych, fuch, 8 tysięcy, dziękuję ci serdecznie. Proszę za bardzo. Niedługo będę. Kurna, szybka akcja i kolejne 8 tysięcy. Jednak powiem wam szczerze, zobaczcie. Pierdzielenia w ciul, no jednak trochę zarobiłem za... że się tak wyrażę, kurna, tutaj... Będę widział, dobra, mogę jechać. zarobiłem trochę za... Oczywiście słomę z owsa, bo tego też troszeczkę wpadło, ale... Kurna, ten owiec, no zobaczcie, 8 tysięcy. Kurde, nie było oceny środowiskowej za to. Ej, sąsiad, jak to działa teraz? Czemu mi nie dało za owiec oceny środowiskowej? Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem jak to działa, więc... Ej, to... A no, nie, tak szczerze, no my przeważnie sprzedajemy na pociągach, ale to na pociągach tylko by było? A, ty, może być. Bo ja wczoraj czekaj sprzedawałem, ale nie, ty, ja coś sprzedawałem i nie wyskoczyło mi. A poczekaj, aż pójdę zobaczyć, że sprzedawałem
Ta będzie na PGR-ze, no, no, no. Ja na PGR-ze sprzedawałem. Bo nie gadaj, że mamy tylko ocenę środowiskową na tym. Na pociągach, bo będę wtedy w szoku. Czyli jednak się opłaca gdzieś tam pobawić się. No ale co to daje, jak tam tracimy tak za wynajem 500, dostajemy oceny 1000, to nam się chociaż 500 zł jeszcze wraca dodatkowo, więc pod tym względem może dlatego też takie coś tam działa. Nie wiem, dziwna sprawa. Trochę jestem w szoku teraz, bo myślałem, że właśnie jakieś 200-300 chociaż jeszcze mi tam wleci, żeby zarobić. No ale no cóż, nie ma wszystkiego. Dobra, my lecimy. Tu jeszcze 3 kółka na PGR, znaczy 2 kółka jeszcze zrobię, więc razem 3 przejazdy. Tak mi się coś zdaje. Więc my od razu tutaj podjeżdżamy. Powiem szczerze, że jestem zadowolony, że mogę sobie pojechać tą dużą przyczepą. 11 ton pszenicy i teraz tak, muszę tylko sprawdzić, dałem, myślę, że 2700 starczy, jeżeli chodzi o pszenicę dla kur. Nie pamiętam, ale wiem, że miałem pełny, chyba pełny, pełne koryta, jak to się mówi, i starczyło mi naprawdę na długo. Więc myślę, że te 2700 też powinno mi spokojnie starczyć do Ja tak? Mam tonę 600 i z tamtym sezonie podobnie ustawiałem i starczyło. Aha, no to jeszcze będę miał ponadto. Oczywiście po podniesieniu tych burt, po podniesieniu przyczepy, tak to można nazwać, mam też od razu pojemność na 6700. Więc to też od razu lepiej. Zawsze te dwie tonki więcej wpadnie. Z tej strony lepiej widzę, jak ktoś mi tutaj wyjeżdża, nie z piątki, bo z piątki to ja nie ruszę. Więc od razu czwóreczka, piąteczka i rura. Lecimy kolejna przejażdżka na PGR-a i kolejny sprzedaż, czyli chciałem mieć 50 tysięcy na koncie i te 50 tysięcy na koncie będę miał, a nawet i ponad, bo no, drugi przejazd nie będzie taki sam. Kierunkowskazy mi się wywaliły z kierownicy, teraz jak tak patrzę, więc to nieładnie. Będę miał ponad 50 tysięcy, bardzo się z tego cieszę. Oczywiście jeszcze przewijanie, jeszcze mleko, więc do wiosny będzie sporo. Nie liczę, że będę miał 60, tak coś mi się zdaje, ale mogę mieć w tych okolicach. Chociaż nie wiem, ile teraz za mleko będę dostawał, bo oczywiście też tych krów mam więcej, prawie wszystkie mi dają mleko, oprócz wiadomo cielaków, więc powiem szczerze, może być ciekawie, jeżeli chodzi o styczeń i luty, no bo w marcu prawdopodobnie będziemy już nagrywać, a bynajmniej fajnie by było, żeby sąsiad w marcu coś ogarnął, bo ja bym też z marca chciał odcinek. Kurde, marcu ja nie będę miał nic, bo nie mam owsa. Ja nie mam na pewno odcinka z marca. A nic nie będziesz uprawiał, nic kompletnie, od razu byś siał? No najlepiej, bo tak szczerze, no co, ja uprawy wszystko robiłem jesienne. No tak, czy. Bo powiem szczerze, że musiał to zacząć przed odcinkiem najwyżej. Tak, ja będę musiał po prostu sobie marzec, zrobię sobie jakby dla siebie poza odcinkiem, no bo ja na pewno skorzystam z tego owsa i skorzystam z tego, żeby wrzucić teraz trójkę. Bo nie podjadę. Ja mam pod górę ciężko, ale chyba ta góra jest o wiele łagodniejsza niż jakbym miał jechać tamtędy. I jakoś tak od razu wolę tędy cisnąć. Do tego dobrze. O, aha, lewy kierunkowskaz mi się rozesłali w kierownicy, teraz już wszystko wiem. Dobra, my tu u mieteczka jesteśmy po raz kolejny, wjeżdżamy, wyrzucamy i lecimy po kolejną przyczepę, więc tak mówię, no dzisiaj troszeczkę tej jazdy jest, ale no to jest jednak odcinek zimowy, odcinek sprzedażowy, więc tutaj więcej tego będzie. Czy mi się uda jeszcze pojechać na orkę? Nie wiem. Jest taka możliwość, żeby te parę minut chociaż trochę poorać, bo sobie zostawiłem. Z tej przyczepy mam w tym momencie 6000. Czyli to jest szczerze dobry interes. Bo ja chłopaki już tak tylko na szybko sprawdzam. Na PGR na 845 mają. No dobra, no to powiem szczerze, że jednak no może to być dobry interes tutaj u nich. Chociaż ja mam jeszcze 5 ton, 5 ileś coś takiego do przywiezienia. To muszę uważać, kurna. Tutaj nie za dobrze mają ten wyjazd, bo ten płot tak dość blisko jest drogi. Ciężko tutaj widać. Dobra, piąteczka, ogień z pustą przyczepą. 51 600.
Sąsiad, ty też nagrywasz sobie taką stawkę, czy nie? A. Zapomniałem. No nie, to tak, bo tak jest to teraz. Ale mam, ale fajnie, bo mam patrzeć po zapisywane ceny, ile wszystkiego było, więc to tam będzie. Aha, no to dobra, to podczas dobre i to. Bardzo sobie... powinienem to nagrać. Nie, bo tak teraz sobie tak patrzę na kasę i przypomniałem mi się, że ja nagrywałem tam do roku i tak od razu mi się też przypomniałem. Ja ci sam o tym mówiłem. No. A... no mówię, to jest właśnie tak, że po to jest taka seria też, żeby sobie gdzieś tam przypomnieć, sąsiad mi przypomniał o tym, że sadzeniako zostawić. I dobrze, bo bym sprzedał, potem bym kupował. No to też wiadomo, że jako taka tam dużo bym nie stracił, ale jak się ma swoje, to po co jednak gdzieś tam od kogoś kupować, więc pod tym względem plus. W tym momencie nie patrzę, ile ma sąsiad. Sąsiad, już sprzedałeś wszystko? Gnojowica mi tylko została. No ale to nie ma teraz. No ja ten, gnojowice... Miałem 92 tysiące litrów. Aha, ja gnojowice sprzedam pewnie znowu na... Sprzedawałeś tam wiosnę? Roku, ja sprzedawałem właśnie, zostawiłem, bo myślałem, nie, ja myślę, że chyba co roku będę po trochę sprzedawał, bo po co mi tego, a chłopaki tutaj a ja też myślę, na wiosnę na pewno będą potrzebować, tak? Gnojowicy praktycznie w tym sezonie sama gnojowica wszędzie szła niż obornik i mało co się tego pozbyłem, bo to jednak są takie litraże, no. Że... Nie, powiem szczerze, że naprawdę jest to fajne pieniądze, no to są tam jakieś 2-3 tysiące, zależy czy też... w tych plikach zobaczyć, bo to może być, że to jest ze starych tych, dlatego ta gnojowicy też tak idzie, nie? No, tego to ci nie powiem. Ja gnojowicy w tym momencie, bo nawet tego nie sprawdzałem, gdzie to jest. 41,5 tysiąca. 92, jak zobaczyłem, to się przeżegnałem. Tak, no tylko, że tak jak mówiłeś, ty po prostu tego nie sprzedawałeś, a ja już sprzedawałem naprawdę sporo w poprzednim sezonie i w tym sezonie też sporo. Myślę, że na wiosnę sprzedam, bo będzie znów pewnie jakieś, może nawet 60 tysięcy, więc pod tym względem wiem, super. Czego nie sprzedałem, dobra. Czego nie sprzedałeś, sąsiad? Słoma. Totalnie o tym zapomniałem przecież. Bo ja zostawiam przecież słomę na zimę. Bo ja usłyszałem złom i mówię, ja pierdolę, sąsiad zbiera złom, to nie? Mówię, to już jest hit. Ej, osada ci co, pociągi? Tak. Pociągi słoma? Nie wiem czemu, ale mnie natkło mnie w tym momencie, jak wyjeżdżałem, że kurwa może coś z lewej strony jechać, co nie? Jechało? I mówię, wyjdę, zobaczę, co nie? Bo mówię, to jest wszystko możliwe. Zimę jeżdżą pod prąd, wszystko jest możliwe. Kurwa, się tak wystraszyłem, ale nie, nic nie jechało. Ale nie wiem, czemu miałem takie przeczucie dziwne. Ej Boże, żeby takie rzeczy się nie zdarzały tutaj. Ale lepiej, jak mówię, przezornik zawsze ubezpieczony, jednak szkoda moich pieniędzy wydawać na to, żeby naprawiać 40. Lepiej sobie na spokojnie wydawać na nowe nabytki. Pisaliście w komentarzach, co by było, gdybym miał dużo pieniędzy, co mógłbym sobie oczywiście kupić. Wszystko się okaże w marcu, kwietniu, czyli po prostu wiosną. Bo jednak jest dużo pomysłów. Sąsiad, no zapraszam na poprzedni odcinek, tam dużo gadaliśmy sąsiada na temat nowych nabytków. Sąsiad ma plany, ja mam plany. Jak sami dobrze wiecie, myślę, że tam będzie coś właśnie w stylu nowego ciągnika, ale to się okaże. Co tutaj się dzieje? A, tu jest Maria, ty nie... Muszę cofnąć trochę. Panie, tym kamazem. Kurwa, no ile jeszcze będę cofał? Jezus Maria, wjeżdżają kurna na tych skrzyżowaniach, nie patrzą na nic. Dobra, rura. Ten jak zapierdziel, ja go nie zauważyłem nawet. Jezus, ja jestem się dzisiaj... Serce mi stanie chyba, to nie? No ja słomę sprzedałem od razu, tak jak zawsze sprzedaję te parę belek. Tego sobie układałem, a ja nie wiem, czy w ogóle ludziom chcesz w oborze pokazać, ile tego miałem. No pewnie nie, bo ja sobie nie przypominam o tym, żebyś gadał coś o tym. Chociaż ty pokażesz, kurwa, ile słomy miałem. No wiesz co, ja jestem na PGR-ze, więc no jeszcze parę minut, tak? Zanim ja wrócę z powrotem. Kurde, mamy 30 minut, jak ja wrócę będzie 30 minuta, więc no nie wiem, czy w ogóle jest sens jechać pole. Chyba poramy te parę minut, żebym miał po prostu mniej później. Ale naprawdę jestem mega zadowolony, może troszeczkę te 50 rozgrzejemy. Bo cały czas jednak tą 40 dylam, ale lepiej mi w kabinie w zimą, bo jednak mnie nie przewieje tak mocno. Kurwa, ile razy jeździłem. Telefon na. A nimi? Zamiast wjechać pomiędzy silosy jest tak upierdolony ten stół, że to najmniej widać nic. Więc tutaj miataczek będzie miał dzisiaj roboty, żeby to wszystko ogarnąć tutaj, bo ja takim zestawem jak ja tu przyjechałem, to te pieniążki będą. Ale po raz kolejny PGZ nie dostaje też tej oceny środowiskowej, więc może ona jest tylko na pociągach. Może i tak być. Z jednej strony, kurwa, niekiedy się bardziej opłaca. Ja będę próbował zawieźć tą słomę, bo tak mi pokazuje.
mogę, więc pojadę tam. Na osadę? No, mi pokazuje, że na osadzie mogę. No ale to jak? To musisz na wrzucić słomę na pociąg. Tak, kurwa, ja nie wiem, jak to co zrobić. Tyle. Nie wiem. Ale pewnie za granicą ona ma jechać, to widzisz. Może być grubo. Czekaj, ja ją znaczę. No może być naprawdę grubo pod tym względem. A pojedziemy sobie też tak na zewnątrz, bo tutaj upalanie poloneza, ja pieryna. Co tu się dzieje? Siema. Cześć, cześć. Nie poznałeś mnie? Młody? Młody. Jezus Maria, młody, co ty poloneza, skąd ty tutaj znalazłeś go? Pole ojca, poloneż ojca, to co ja może ja nawet nie wiedziałem, że twój ojciec ma tutaj pole. Dobra, ja ojciec. Młody lecę, bo ja stanąłem tak na tym. Ja przyjadę na gość, podzielimy, do ciebie się pogadamy trochę. Dobra, dobra, dobra. No, dobra. Ja lecę, bo tutaj ruch tamuje, Jezus Maria, na skrzyżowaniu. Pod górę, że mnie zatrzymał, będę musiał piłować tutaj, ile fabryka dała. Ale pusty jestem, powinien sobie poradzić. O, ale przeskok z czwórka zazgrzytało. Młody ma samochód? Znaczy, no ojca samochód, ale młody jeździ? Nie. Bo policji, chyba policja dzisiaj ma wolne, co? Mówię. Dobra, patera, sąsiad, wjeżdżamy na pełnej. Młody jeszcze, kurde, młody rowerki jeździ teraz, jeździ pod polonezem. O Jezu, co to się dzieje na tym świecie? Ale no cóż, tak to jest. Ale my możemy się cieszyć 55 tysięcy na koncie na 100%. Można tak już powiedzieć, że kwiecień przywitamy z 60 tysiącami nawet i ponad. No bo liczę 3 tysiące na miesiąc, jeżeli chodzi o mleko. Więc na spokojnie ponad 60 tysięcy na koncie będzie. Jeżeli jeszcze uda mi się sprzedać tą gnojowicę na przykład, no to ja już będę w niebie, że się tak wyrażę. Więc naprawdę ino się cieszy. Dobra, my sobie do tej stodoły jedziemy, żeby już tutaj jak pusto jest, to chociaż niech będzie. Oj, ale tylko sam ciągniki, bo ileś to można. Dobra. Ja idę, biegnę do ciebie, młody tutaj przyjechał. Chodź, zobaczysz jak młody kurna poloneza ogarnia młodego, starego swojego. Ja pierdzielę. Ty, młody, a ty się nie boisz jeździć? Będzie trochę, ale ty nic takie nie mów. Ja tu pożyciłem ukradkiem poloneza i się przyjechałem. Ja młody ci powiem, że ja 60 nie jestem, bo nawet nie mam 60, ja mam 50-40. Uważaj na tego pana, bo on 60 ma, więc wiesz. Ale ty powodzi powiem ci belkę, no. A to ty będziesz dobry sąsiad byłeś zawsze, to nic nie powie. Nie, my to jesteśmy dobre chłopaki, my nie kablujemy, więc się nie przejmuj. Ciągnikami umiem jeździć, to trzeba poloneza. No, ale umiał... musisz uważać, bo jak cię policja złapie, to potem na... z czasem nie będziesz miał co robić, więc... Nie złapią mnie. No i bardzo dobrze, tego się trzymajmy. Proszę bardzo. Jeszcze 16 tysięcy litrów, kurwa. Tu jest 16 tysięcy... Nie, tam na górze, a nie w ile belkach. Zobaczymy ile belkach. Ja pierdzielę, tym to ma zabawę. Kurde, młody fajno, fajnego tego Polgera ma, nie powiem, ale... On jest w ogóle niewidoczny, jakby gdzieś po polach jechał, to no. Nie będzie widać prawie w ogóle. Kolorystykę fajną sobie ogarnęli tutaj. Dobra. Też w dobrym stanie. Jo, gadu, robota stoi, ja zapierdzielam, sąsiad też jeszcze belki chce sprzedać. Jezus, nie mogę nacieszyć, no 55 tysięcy. Ja sobie chyba jeszcze tutaj zdejmę ze śmietanę tych. No wszystko, ludzie, wszystko gra jest. Ja, śmietana jest. Ja sobie wezmę, pojadę jeszcze te parę minut poram, bo no, zostało mi jeszcze trochę orania. Od razu czwórka ogień, tylko chyba zdejmę sobie tego pura. A czas z drugiej strony. A ciul mi to ściągać. A, no dobra, no, ale fajnie by było ściągnąć sobie chociaż ten obciążnik z tyłu. Ja sobie przygotowałem, się tutaj ogarniałem, wiadomo jak to zawsze na zimę. Przygotowałem sobie już ciągnik z turem, żeby był zawsze dla pewności, gdzieś tam coś podgarnąć, coś ogarnąć i te sprawy, więc mówię, dobra, niech będzie. No ale jak chłopaki przyjechali takim nefazem, znaczy ja byłem wtedy, jak ogarniałem u nich, mówię, nie wiem, ma opcji nawet, że ja czymś to załadował, u mnie też sąsiad nie pomoże, więc od razu mówię, dobra, dawaj te chłopaki z załadunkiem, żeby nie było problemu i naprawdę dobry interes z tego wyszedł. Dobra, pług zaczepiony, my lecimy. Sąsiad, ja wszystko sprzedałem, to jest pytanie za 100 punktów, żebym nie odwalił jakiejś lipy, bo naprawdę, no może cały odcinek poszedł, ale zawsze trzeba się gdzieś jeszcze upewnić. Oczywiście zostało, a słoma to jest soja, tego mleczko, soja wiadomo, 6700, jest oczywiście w binie, bo wysprzątałem po owsie, od razu wrzuciłem. No i chyba wszystko, i chyba wszystko, tak? No tak mi się zdaje. No to mówię, ziemniaki zrobiły furorę, bo zobaczcie, z ziemniaków 20 tysięcy polskich złotych, a z...
z owsa i pszenicy nie dało mi nawet 20 tysięcy. O, tak wam mogę to teraz zaprezentować. I za wszystkie uprawy, jak dało 20, to jest dobrze. A, no właśnie, no bo tak teraz dobrze, że mi sąsiad mi dobrze, że przypomniałeś, bo jeszcze słomy nie sprzedał, ale to nie będzie jakiś nie wiadomo jak gruby koszt. Zobaczcie, można sobie porównać. Ja mam 55 tysięcy, sąsiad 42 300. 13 tysięcy różnicy. 13 tysięcy u nas w tym momencie to jest jakieś mini pole, to po pierwsze, a po drugie, nie powiem, ale naprawdę jakaś dobra maszyna, tak? Za te 13 tysięcy. Jestem mega do przodu, bo ja będę sobie mógł właśnie na to pozwolić, żeby troszeczkę podziałać. Policja jeździ, więc młody musi uważać. Ja też nie wyjeżdżam. Poczekam, jak przejadą nawet, tak? Na spokojnie sobie tutaj. Już parę tutaj pola trochę poorałem. Ten kawałek orałem, żeby się nie zanudzić. To mówię, nie orałem na jednym kawałku, tylko trochę tu, trochę tam. Więc od razu sobie jadę i cygmyk, fuch, rujeczka. Chyba jednak rujeczka będzie lepiej mi. I oramy, no zresztą. No jeszcze troszeczkę tutaj zabawy będzie, no nie oszukujmy się, jak to w Warce bywa. Więc też właśnie pod tym względem fajnie by było jakiś nowy ciągnik, żeby wleciał, bo o wiele lepiej wtedy od razu kupić jakiś pług, siewnik, czy też jakiś gruberek. No lata mi po głowie ten gruberek, żeby fajnie też już tam wlecieć, nie tylko talerzówka w głowie, ale żeby właśnie takim gruberkiem też przefrunąć, bo to o wiele lepiej by wyglądało. No mówię, jest mega dużo planów, jeżeli chodzi o maszyny, bo tych pól sporo, tam jak liczyłem ponad 2 hektary, chyba tam się nic nie zmieniło, bo po tym jak doliczałem, ja już chyba nic nie kupowałem, więc ponad 2 hektary, można by było sobie tam gdzieś do tej trójki dobić i już mieć tych pól od groma, ale jak sobie tak liczę, no to wiadomo, że czym tego więcej, tym naprawdę potem dłużej się to obrabia. Już w tym momencie same orki, zobaczcie jak długo trwają u nas, że ja w połowie grudnia, tak szczerze, w drugiej połowie grudnia, a ja nie mam jeszcze tego poorane, ale wiecie, no, takim jednym ciągniczkiem to za dużo to my sobie tutaj nie podziałamy. Kurczę, powiem szczerze, on tak zwalnia, przyspiesza, jakby on tak coś mu czegoś tu brakowało, jakby mocy mu trochę brakowało w tej mojej 50, ale najważniejsze, że robotę robi. No, trochę tutaj jednak poorałem, trochę 40, trochę 50, ale teraz mówię, jako że 40 już cały odcinek jeździłem, to chociaż trochę pomarznę w 50. O Jezus Maria. Jest 14, więc nie jest jakoś tak mega zimno, bo z rana to bym się chyba na to nie rzucił. Co jest, że on ten tur tak mega go przeciąża, bo ja nie orałem z turem jeszcze, może dlatego on tak spowalnia mi tutaj, jak teraz tak patrzę. Boże, pociąg 7 km. O Jezus, myślę, ty na odcinku tego nie sprzedasz. Nie no, kurwa, no jedzie też chyba zaraz. Bo jak 7 km, ja nawet nie patrzę, ale mój długo też jechał, więc się tym nie ma co przejmować. Ponad 60 motogodzin, 50 robi robotę i powiem, że 50 tutaj no jest taką królową dla mnie. Jeżeli chodzi o te ciągniczki. Myślałem, że to 40 będzie tą ikoną dla mnie. Ale dla mnie myślę, że ikoną właśnie jest 50. O wiele więcej roboty robię 50, o wiele lepiej mi się ją jeździ. Ale chociaż dzisiaj nie jestem zadowolony przez to, że tak coś jakby nie domaga. No ale wita rozumita, może to przez tego tura wszystko jest możliwe. Właśnie przez to, że matura też o wiele bardziej ją używam, bo no, dużo rzeczy nią mogę zrobić. 40 nie wyobrażam sobie oczywiście tam mieć tura. I dlatego też myślę, że nawet fajnie, bo gdzieś jednak w poprzednich latach tą ikoną moją była 40, więc fajnie, bo nadszedł czas, że teraz jakaś mała zmiana, że może to właśnie 50 będzie tą ikoną. Jak na razie na temat sprzedaży nic nie mówię, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie chcę jak na razie sprzedawać żadnego ciągnika, kupując sobie kolejnego, nawet jakbym kupował sobie kolejny, to prawdopodobnie to będzie jako kolejny ciągnik, a nie jako wymiana, bo ja po prostu chcę zobaczyć, czy wszystko będzie nim działać, czy on sobie będzie radził, co tu będzie, czym on mi będzie potrzebny, tak? Czy ja będę miał pieniądze na to, żeby od razu mu kupić jakiś sprzęt. No i wiadomo, kupić to jest jedno, ale czy on będzie dobrze chodził, to jest drugie. Żeby nie było, że jak to się mówi, kupię rzęcha i będzie lipa. Więc na razie na pewno od razu nie będę sprzedawał. Jeżeli, nie wiem, po pół roku zda egzamin, widzę, że nie będę czegoś używał, czyli ta 40 na przykład będzie tylko stała, no bo nic nie będę nią robił, bo gdzieś tam czymś pojadę 50, większe rzeczy na przykład robić będę nowym ciągnikiem,
No to żeby nie stała, a pieniądzek się przyda, bo to jednak tam naście tysięcy na pewno wpadnie, to na pewno sobie sprzedam, no bo po co tych... Po co to ma stać, a pieniądz naprawdę gdzieś na coś innego można wydać. Ale jak na razie nie mam problemu z pieniędzmi. To jest ta pierwsza rzecz, czyli że mam te 50 parę tysięcy i mogę sobie poszaleć, bo wiadomo, że gdybym miał 30 tysięcy, 20, coś takiego i chciałbym kupić sobie nowy ciągnik, no to chyba wtedy bym sprzedał, no bo jednak potrzebowałbym pieniędzy na ciąg dalszy. W tym momencie za 50 tysięcy ja naprawdę mogę zrobić dużo, bo już nie mówię tutaj o polach, bo ja mówię tutaj o maszynach, że mógłbym kupić naprawdę bardzo fajny ciągnik z osprzętem. Ja mówię też już od razu o innych maszynach, bo naprawdę tu może wlecieć i pług, i siewnik, i jeszcze co mi tam dusza zapragnie w tych 55, a nawet 60 tysiącach, oczywiście, jeżeli przewiniemy do marca. Czyli jest tam cena środowiskowa i na pociągach daje. Czyli na pociągach tylko daje ocenę środowiskową. Czyli z jednej strony opłaca się wywieźć na ten pociąg wszystkie rzeczy, nawet jak jest minimalnie mniejsza cena. Bo gdzieś nam się to zwróci. Kurde, gdzieś mijaki tutaj się robią. Aż mi miło. No to tak właśnie o tym mówię, że dobrze, ten pług już coraz gorzej. Jest, bo teraz to jest, tak, tu jest większa cena i od razu dostaniesz, tu masz ocenę środowiskową za mniejszą. Więc kto jak chce, gdzie wozi, spoko. Moim zdaniem. Kurwa, ty. Czaisz sąsiad, że policja tego? Marka ścignęła? Ja? No, wiozą go teraz w tym radiowozie. No nie, no ten, no właśnie nie widzę Marka na ciągniku, więc nie wiem, czy go nie odjebnęli, może świateł nie ma, albo był pod wpływem. O. No bo teraz normalnie, wiesz, bo wyjeżdżałem i oni się chyba wystraszyli, że im, nie wiem, stura wytrzasnę, delikatnie, ja tak zwolniłem, zatrzymałem się wręcz bym powiedział, no i cofam, a oni ruszają i kurna Mareczek z tyłu siedzi, co nie? Czoku teraz jest. Jaki on jest. Widzicie, no, proszę bardzo, tak to jest na tym świecie. No ale no cóż, no najważniejsze, że... żeby wyszedł, no nie wiem na co oni by tam zatrzymali. Na prosto. Ale nie ma, no nie ma go. Nie widzę w ogóle, żeby jeździł, a jednak Marek jest taki, że on zawsze jeździ, bo on tych pól ma od pioruna tutaj, więc gdzie go nie widać, gdzie go nie ma, tak to się można powiedzieć, tak? Mareczek jest po prostu wszędzie. A my dojedziemy do końca, już nie będę kończył tego pola, bo to fajnie by było jeszcze, może wydać dzisiaj ten odcinek dla was. Oczywiście mam ostatni przejazd, ale tu jeszcze mam, jak widzicie, na tym polu ładno. No ja mogę powiedzieć śmiało, 50 ponad 51 tysięcy gdzieś po sprzedaży Gnojowicy będę miał, więc no... Czyli dycha różnicy między nami może być. No zobaczymy też jak to wszystko będzie, ale to jak sami wiecie, w tym momencie 46600, czyli sporo ci dało ta słoma jednak. O 4200. 4200 to jest naprawdę... 126 tego. Oceny? Oceny, no miałem. To naprawdę sporo. Sąsiad dogonił, no bo 9 tysięcy, więc ja tam słomy chyba sprzedawać nie będę, chociaż mam jeszcze trochę ber, ale to zobaczę. Do wiosny mogę robić co chcę. We wiosnę jeszcze będę mógł sobie tutaj pokombinować, ale z tym kombinowaniem to jeszcze daleka droga, więc my oczywiście widzimy się w kwietniu prawdopodobnie, ale można powiedzieć, że widzimy się na wiosnę i wtedy zobaczycie, co u nas się będzie działo, a teraz zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie na kolejne odcinki. Na razie, pa pa. Cześć.